Witajcie dzisiaj z pracowni w remoncie, którą jest, jak już widzicie na filmikach, już od jakiegoś czasu remontuję. Już mam jakiś kąt czysty, taki co ogólnie mogę coś nagrać wam i pokazać, jak tworzę. No i jestem naprawdę jestem tak zadowolona już z efektu, już widać, już oczyszczone jest to wszystko, już nie ma tego brudu, tej słomy, tych odchodów zwierząt, które tam były. Już czysto, już pachnie, słuchajcie, już pachnie, nie czuć tego takiego starej słomy, starych odchodów. Naprawdę jestem zadowolona. Te szafy za mną oczywiście będą tu kiedyś w pracowni, odrestauruję je, jakoś fajnie zarealizuję. No i niebawem też czyszczę jeszcze ubytki, jeszcze troszkę poczyszczę i ubytki gliną pouzupełniam mury, no i zaczynam szlifować, ale to nie to. To nie dzisiaj, to wam chcę zaprezentować. Zbliża się Dzień Babci, Dzień Dziadka, obiecałam wam, że coś fajnego wam pokażę. Więc chcę od razu przejść do rzeczy i pokazać fajne trzy warianty na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pierwsze to jest taka zwykła miseczka, gdzieś tam znalazłam, i siano, miseczka i siano. Drugi wariant, takie naczynie fajne, piękny kolor. Dodałam do tego dzwonuszka gałeczkę, bo była ufana, więc dzwonuszek, no i taka zwykła miseczka, bo no nie wszystkie babcie lubią jakieś takie wiejskie, sielskie, więc w różnych klimatach wam chcę to pokazać, więc dla każdego coś się znajdzie fajnego. No więc zaczynam od siana i miseczki, więc zapraszam do oglądania. No więc tak, słuchajcie. Zwykła nitka, sianko i miska. I to wszystko. Właściwie nie, no jeszcze kwiatki zaraz wam pokażę, ale zaczynamy. Już wam pokazuję, znajdę tylko sobie koniec nitki. No więc słuchajcie, biorę sobie do ręki tak dosyć dużo tego siana i przykładam do mojej miseczki i obtaczam sznurkiem, znaczy tą niteczką, tak, jaką macie taką. Oczywiście znowu nie wzięłam gdzieś, miałam tu słoik, ale mi się ostatnio pies się bawił i potłukł, więc teraz musimy się męczyć. Ok, tak z grubsza złapię tylko tą nitką. Czyli robimy coś takiego, że łapiemy sobie tutaj tą niteczkę, część siana. To musi być jakoś dokładnie, bo zaraz to ogarniemy. I tak samo i tutaj na końcach, tak? O, właśnie spadła nitka. A pies na to czeka. O, nie wolno, nie wolno, Dianka. Ona wszędzie ze mną. Wcześniej były koty, teraz Dianka koty przepędziła. I Dianka zajęła kotów miejsce. Więc cokolwiek można zabrać, to Diana jest pierwsza. Ok. I teraz drugie. Druga taka sama część, tak? Czyli biorę sobie sianko. Ugniatam. I tak samo przykładam do miseczki. Słuchajcie, formuję, bo chcę, żeby moje sianko utworzyło serce dla naszej babci i dziadka.
Słuchajcie, oto jest moje serduszko. I tu posadzę oczywiście kwiatki dla naszej babci i dziadka. Wsadzam szafirki i jacynty, moje ulubione cebulki. No i słuchajcie, to jest moja pierwsza propozycja. Serce z kwiatkami. Oczywiście można sobie jeszcze jakoś fajnie udekorować. Można dać jeszcze takie serduszko w środku. Albo takie, które też wyplotłam ręcznie. Lub damy tutaj ja chcę zrobić taką naturę. I tam po prostu ptaszka tylko. O. Także robię następne. Zapraszam do oglądania. Następny jest mój tajniczek. Janka! Nie wierzę. Pies mnie atakuje. Dostał kociopiku, więc po prostu teraz mnie atakuje. Dianka, bądź grzeczna, bo ci to zamknę. Bo cię zamknę. Słuchajcie, następne. Tu posadzę same szafirki. Jezus, co ona wyrabia. Tutaj po prostu wrzucę trochę ziemi i wsadzę szafirki, ładnie udekoruję. Trochę mchu, tak żeby fajnie tak się tam wilgotność trzymała. No i moje szafirki tu będą pięknie się prezentować. Spójrzcie, czy to dużo trzeba? Janka dzisiaj szaleje niemiłosiernie. Mam tu taką ładną babcinę wstążeczkę. Damy tu wstążeczkę. I tutaj to serduszko będzie pasowało. Jeszcze dorzucimy tutaj fajnie tak samą
pracujemy, żeby tylko w ciekawy sposób chcę zamocować to, więc dobijemy patyczka. Oto jest moja kompozycja dla babci numer 2. W czajniczku, oczywiście jeszcze zbliżenia pokażę. O, i takie same też turkusowe, nie wiem dlaczego akurat się złożyło, że mam taki turkusowy, ale też chyba zdejmę tą, chociaż nie wiem, zostawię może taką naturalną. Zaraz zobaczę, może dam jednak tą koronkową wstążeczkę. Tu wsadzę hiacynta i szafirka, także oglądajcie. Janka. Nie wolno. To taka skromna, mała dekoracja kochanym dziadkom. Myślę, że się będzie Wam podobać. Także dziękuję bardzo za oglądanie, za polubianie i za subskrypcję. Zimno już jest, chrypę mam i ręce mi skostniały. Lecę do domu. Także dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia.